Siemanko, dzisiaj czas poszedł do przodu, a ja stanąłem w miejscu. Jest 7:30 według nowego czasu, czyli w 7:30. No ale ja dzisiaj tylko mieszam wóz, nawet jest już podpięty. A co ja gadam, przecież wczoraj znowu nie pościeliłem, muszę jeszcze z rana pościelić najpierw przed zrobieniem paszy. Ale tutaj widzę, mają, nie zjadły, zaraz im podgarnę. I działamy, niedziela dzisiaj będzie krótka. Powiem wam, że nieprawdą jest, że wystarczy wrzucić belkę im tam do środka i one już sobie ją rozrzucą. Belka jest rozrzucona tylko na 1 metr od miejsca, w którym ją rzucimy. Tak więc najlepsze ścielenie na korytarz, rozwalić belkę i rzucić. Także na zboże. Rozwalam. Myślę, że załatwię sprawę trzema belkami. Dobrze, że zrobiłem wczoraj sobie ten joystick, to od razu lepiej się operuje. Jadę po kolejne. Trzy kule. Teraz to wścielić. Wrzucić i działamy. Została ostatnia. Zobaczcie, jaka to przyjemna robota w niedzielę z rana. Jak można nie lubić rolnictwa i hodowli. Zobaczcie. Tam się gwałcą, a pierdziela psa. No i teraz to wiadomo, że jest pościelone, a nie belkę wrzucić. No one sobie poradzą, nie poradzą sobie. Chyba że ktoś ma tak wytresowane te zwierzęta już, że rzeczywiście sobie radzą. A to czym ścielę teraz, jeszcze na tym, w tym roku będzie kukurydza rosła. To na pewno. Wczoraj powinienem pościelić. Taki mam system, że ścielę w soboty. Ale jakoś mi zeszło. Jeszcze z tym Belarusem później. Nawet z głowy mi wyleciało, że to już sobota. Tak dni szybko płynął.
A to, że czas przestawiają, dowiedziałem się dzisiaj rano. Jak wynikła niezgodność z synchronizacji zegarków ściennych i multimedialnych. Dobra, to już łopatą cały korytarz przelecę. TMR. Wczoraj, no jeszcze to. Co, zarąbista robota na niedzielę rano, nie? Na pewno większość z was, jak patrzy, to zbiera na wymioty. Znam te stany poweekendowe. Niestety, czasem trzeba i w takim stanie. Watch it. To jeszcze opierdzielą.
Dobra. Mieszamy TMR. Opsa. Najgorsze za mną. Wrzuciłem już siano, trzy kule. Pościeliłem. Poza wywarem to praktycznie już nie będę wychodził z ciągnika. Na razie musi poczekać, niech się potnie. Zobaczymy, ile ważą trzy kule siana. Obstawiam 700 kilo. Ha! 702. 702 kilogramy. Sześćset litrów powinno pójść wywaru, ale chyba już tyle nie ma. Albo beczka stoi pod zbyt płaskim kątem. No będzie. To czy spłynie? Jak nie spłynie, to pobujam trochę MTZ-em i spłynie. Forsztyn zrobiony w poniedziałek, może jutro, w sensie przetestuję go z tą talerzówką, na pewno go przetestuję z tą talerzówką. No mam nawet tutaj taki hektar, kawałek, sąsiad mi oddał w tym roku, przyjechał, czy bym nie zasał sobie coś tam. No to mówię, jak nie, jak tak. Tam pójdzie też kukurydza, jest teraz poplon wyszedł, jakiś tam owies, jest, wiecie, pomarznięty. Trzeba to stależować, zalać po fermentem, obornikiem, zaorać. No się orał nie będę, pod kukurydzę nie będę orał, bo i tak przesuszona ziemia będzie. No chyba, że popada naprawdę fajnie, także może wtedy poram. Także spróbujemy go w talerzówkę, jutro postaram się zrobić akcję obornik, dokończyć tam całe pole. Dowieść stąd reszty, co będzie za mało. Dzisiaj poproszę kolegę, czy będzie miał czas. Pomóc mi na dwa rozrzutniki, żeby to szybko załatwić i jeszcze tego samego dnia potalerzować, żeby było z głowy. A stąd to sobie będę woził już sam, nie? Później. Tak więc do zobaczenia przy rozdawaniu. No co? Rozdamy to wspólnie i zaczynamy celebrować niedzielę. Trzeba znaleźć odpowiedniego na ten niedzielny.
pieprze, niż myszkę, jego pieprze. Sucha mi wyszła ta karma dzisiaj, bo tylko cztery łyżki wywaru zleciało. Ta czwarta też już taka niepełna. Tysiąc sto. Idealnie. Rozdam tą paszę, zaparkuję bus z tyłu i cóż, trzeba iść się wykąpać przede wszystkim, bo cały mokry się zrobiłem nagle. Garaż wysprzątany, przyjdę coś tam podgarnąć, posiedzę sobie spokojnie dzisiaj w domu. Brat przyjechał do mnie z Lublina. Że pogramy razem o plon. Także nie będzie źle. A jutro akcja obornik. Ciąg dalszy. 1170. Czyli z 500 kilo trzeba tu wysypać. Dobra, starczy potworkom. Chilo. Polski odskór, na lapuje po polsku, ach, moja zagłostka, wysypał i nie dał jeść. Się przyzwyczaiły. Technik Kolo. Thank you.
130 kg zostało, muszę się wywrócić. Ma się zawrócić i jeszcze raz tym wysypać, bo tym trochę mało, a one jedzą więcej niż te z lewej strony. A później sobie wycofam. O, tutaj za mało jest wysypane. Nie będę cofał jednak, bo jeszcze głowę przejeżdżam, pojadę ten sygnałkowy. Pozwijamy. I niedziela się zaczęła właśnie. A jeszcze tym małolatom trzeba dać. Czyli jeszcze nie ma niedzieli, odwołuj. Jeszcze jest poniedziałek. I gitara. Dobra. Dobrej niedzieli wszystkim. Trzymajcie się.